wieczór Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie witamy wszystkich naszych znakomitych gości, którzy tradycyjnie zjawili się tutaj, żeby brać udział w naszej gali przyznania nagród imienia Wierzbickiego i Grabskiego oraz nagród specjalnych zarządu. Chciałabym poinformować, że nagrodę Lewiatana imienia Andrzeja Wierzbickiego za osiągnięcia będące symbolem sukcesu polskiej gospodarki, za wiedzę, wizję i upór, które pozwalają zbudować biznesową siłę oraz zaangażowanie społeczne, szczególnie w obszarze kultury, nagrodę tę otrzymuje pan Jerzy Starak. Jerzy Starak to wizjoner, biznesmen, któremu nie brakuje odwagi. To ktoś, kto prowadzi interesy w wyjątkowym stylu. Jego postawa i upór w budowaniu biznesowej siły są godne naśladowania. Nagrodę Lewiatana imienia Władysława Grabskiego w roku 2011 za działania wykazujące wrażliwość nie tylko na potrzeby kultury, ale również potrzeby biznesu oraz za zdolność budowania współpracy obu tych obszarów otrzymuje minister kultury i dziedzictwa narodowego pan Bogdan Zdrojewski. Kultura ma się lepiej, bardziej się liczy, ma wyraziste perspektywy. Chciałbym każdemu ministrowi, każdego polskiego rządu życzyć, aby dało się tak skwitować jego kadencję. Nagrodę specjalną za wizję, by teatr mógł być niezależny, także finansowo, odwagę i upór w realizowaniu swojej wizji oraz w zaangażowanie w rozwój polskiej kultury i dawanie dowodu, że postawa proprzedsiębiorcza jest kluczem do sukcesu, otrzymuje pani Krystyna Janda. Kiedy Krystyna Janda postanowiła założyć własny teatr, część środowiska sądziła, że sobie nie poradzi. Obawiano się jakiejś kary za zuchwałość. Tymczasem Teatr Polonia wystrzelił z repertuarem ambitnym. Nagrodę specjalną za wkład w rozwój polskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wielki dorobek intelektualny i niezależność w formułowaniu sądów oraz nieustanne dowodzenie, że warto być wiernym prawdzie i warto o nią walczyć, otrzymuje pan Aleksander Smol. Lubimy Cię słuchać, Aliku. Chociaż byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy bardziej powszechnie umieli Cię usłyszeć. Myślę, że to jest fantastyczny pomysł, żeby osoby, które zaczęły uprawiać mecenat, po prostu docenione w taki sposób, nabierają większego wigoru i mogą zarażać również innych, a o to chodzi, żeby powiedzmy ten mecenat stał się bardziej masowy. Lewiatan prowadzi działalność, w której jest miejsce na wspomaganie wszystkich tych przedsięwzięć, które są przedsięwzięciami gospodarczymi, na dobre recenzowanie, bardzo krytyczne recenzowanie także procesu legislacyjnego, ale także na zauważaniu tych zjawisk, które wymagają dowartościowania ze względu także na interes nie tylko gospodarczy państwa polskiego, ale także prestiżowy. Przede wszystkim ta nagroda jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. To jest nagroda bardzo naprawdę prestiżowa. Wszyscy ci, którzy dostali ją w poprzednich latach, naprawdę są ludźmi... Ja byłam tak zdumiona, że wybrano mnie do tego elitarnego grona, nadzwyczajnie. Kultura jest ogromnie ważna dla każdego kraju. Mi się wydaje, że kręgi biznesu powinny się w to bardziej zaangażować. I uważam, że tutaj Lewiatan jest takim awangardową instytucją, która próbuje zainteresować kręgi biznesu. Wszyscy laureaci dzisiejsi to są właśnie ludzie, którzy funkcjonują w biznesie, ale jednocześnie mają takie poczucie odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonują, również i za wydarzenia kulturalne. I myślę, że to jest to, co jest łącznikiem.